ludzie, cześć i serdecznie witam do dzisiejszego wideo. Patrzcie, kto dzisiaj przyjechał. Samochód od taty i on znowu ma problem. Co się tym razem stało? Nie popsuł się silnik, nie ma rozrządu i nie ma sprzęgła. Nie, ludzie, dzisiaj zobaczcie sobie. Chłodnica na turbo, intercooler jest popsuty. On pęknął i po prostu trzeba go wymienić. Ja im mogę jedną rzecz powiedzieć. Jedne szczęście, że ten samochód nie ma filtra partiklowego do diesla, nie? Że on tego nie ma, tego particle filter DPF, bo gdyby on go miał, on by już jeździ tak z 2-3 tygodnie właśnie z tą nieszczelnością. Będziemy później widzieć, jakie nieszczelne jest. Już z 2-3 tygodnie tak jeździ i gdybym miał DPF, to mówię wam, w tym czasie już by był minimum 3 razy zapchany, bo to jest częsty problem właśnie w takich nowszych samochodach, dlaczego się te lampki DPF zapalają albo dlaczego się oświecają, bo gdzieś są jakieś nieszczelności i potem to całe wyliczenie od komputera, od sterownika nie pasuje i DPF się przeładuje, dlatego potem mamy te błędy. Tak. Jedne szczęście, że nie ma DPF. No, jest taka rzecz. My musimy tutaj intercooler wymienić i to jest tak, no, Volkswagen Touran. Podobna praca jak w Passacie Golf 4. No, Golf 4 może nie, ale Golf 5, Passat 3C, Jetta, nie? Wszędzie to działa albo jest podobna praca. Jedna rzecz, co tutaj właśnie mamy w tej chłodnicy. My mamy, całkiem z przodu jest chłodnica na air condition, na klimę. W środku mamy intercooler, a za tym potem mamy chłodnicę na wodę. Znaczy, że jest taki hamburger, my go musimy rozebrać, żeby intercooler wyciągnąć. Jak dokładnie się to wyciąga, już nie wiem, ja nawet wcześniej nie patrzałem. Ja bym tak powiedział, po prostu śrubokręt do ręki, młotek i startujemy, zderzak ściągnąć, wszystko naokoło ściągniemy, kiedyś tam do przodu dojdziemy, żeby go wyciągnąć. Ok, to bym powiedział, startujemy. Zobaczcie, i tak to wygląda. Mamy tutaj chłodnicę, to jest właśnie z air condition i musimy te chłodnice, tu jest air condition, tutaj jest chłodnica właśnie na turbo, a za tym jest potem chłodnica na wodę. I one wszystkie trzy są razem skręcone. Tu mamy już pierwszą śrubę, jak tą odkręcimy tutaj na dole jest takie otwarcie, to już kiedyś zbudowałem właśnie, bo już raz sobie coś wyciągałem parę lat temu. Jak te odkręcimy i to samo właśnie po tej stronie, tutaj i tutaj gdzieś, akurat te dziury nie widzę, to wszystkie trzy chłodnice pójdą trochę do tyłu. Jak pójdą do tyłu, to będziemy mieli możliwość, żeby odkręcić te śruby. To tutaj jest jeszcze jedna, tą śrubkę. I tutaj na dole oczywiście też jest jeszcze jedna, ona się gdzieś chowie, ją trzeba będzie jeszcze znaleźć. I tak samo właśnie po tej stronie. Są cztery śrubki. I Volkswagen sam tak mówi, że tutaj właśnie, gdzie ta śruba jest, na tej wysokości tej śruby,
to mi się wydaje jest tak, te miejsce tutaj, żeby tutaj dużą dziurę wywiertać, to można to poluźnić i już będzie potem z air condition, chłodnica już będzie poluźniona od chłodnicy wodnej i od interkulera. Tak samo tutaj się robi, bo tutaj jest właśnie ta śruba schowana tam z tyłu i tak samo tutaj się właśnie robi, też trzeba tutaj dziurę dużą wywiertać, tą śrubę wtedy można wykręcić, ale tak samo można to wszystko tutaj, wszystkie chłodnice odkręcić i potem ręką tutaj, no tak trochę, no palce sobie połamać i tam potem tak wykręcić, nie? Też jest możliwość. Zobaczymy jak to zrobimy, ja szukam akurat właśnie na najlepsze opcje, ale mi się wydaje, że najpierw odkręcę te cztery śruby, wszystkie chłodnice do tyłu popcham i potem będziemy widzieć dalej co będziemy robić, bo dziury wiertać później też jeszcze możemy. Olej nie wylatuje z interkulera, okej, dobra, bo jest oczywiście też nieszczelny, ale normalnie to też jak tutaj się wyciągnie taki szlauch i dużo oleju wyleci, to jest naprawdę problem, to macie turbo popsute, ale w tym razie nie ma tak dużo oleju, że to mi wygląda wszystko okej. Okej, jest taka rzecz. Wyciągamy chłodnicę na wodę, bo ona przeszkadza, a ja też nie chcę jej poluźnić, na bok położyć, takie rzeczy, nie? Jest naprawdę łatwiej, jak odczepię szlauch wodny, kabel na senzor i tutaj śrubkę odkręcimy. Tutaj jedną u góry, jedną tutaj po prawej stronie, te są jeszcze jedna, druga. To chłodnica na wodę już będzie, nie będzie nam przeszkadzała. Wodę złapiemy, bo wy tego może nie wiecie, ja tydzień temu termostat tutaj wymieniłem i świeża woda do chłodnicy jest, że obejrzymy, czy będziemy mogli ją używać. No. Ale jest taka rzecz, on tutaj nie ma kranika na spuszczenie, to jest właśnie ten problem. Fajnie było, gdyby miał kranik, nie ma kranika, ja po prostu tutaj tu go otworzę. Tak, i no to trzeba dwoma rękami robić. I potem otworzymy to, spuścimy wodę, złapiemy ją. Tutaj zamknąłem właśnie chłodnicę, no starą rękawiczką, bo widzicie, że tutaj na dole jeszcze tyle wody jest, że jak ją będę zaraz wyciągał, to mi będzie po głowie chlapać. Lepiej niech jest zamknięte i będzie ok. Ta woda niech zostanie w środku, zaraz ją będę mógł wypuścić do wiaderka. Tak, tą śrubę już poluźniłem, widzicie? Tam u góry jest jedna śruba. Tą już wyciągnąłem. Tam u góry też jest jedna taka śruba. I tutaj właśnie na dole tą śrubkę też będę musiał odkręcić. I jak je wszystkie odkręcę, to chłodnica zacznie spadać i ją będę musiał trzymać. Dlatego te śruby do końca odkręcę i pokażę jak się go, no jak ja go wyciągnę. Ciekawe, czy to nie będzie problem, bo widzę, że chłodnica jest szersza. Prawie, albo może tak, tak samo jak ta moja dziura.
używany płyn właśnie bardzo dobrze wygląda. Zobaczcie sobie, nawet czysty jest, trochę kamyczków tam nawet też do worka, to znaczy wleciało do środka, ale powoli stara koszulka jest bardzo dobrze jako użyć jako filtr i mi się wydaje, wiecie co, to naprawdę można jeszcze raz użyć. Patrzcie, takie czyściutkie, naprawdę bardzo dobre jest, bardzo fajne. To jest ten brud, co został w koszulce, co był wyfiltrowany. Tutaj jeszcze troszkę i mi się wydaje, wiecie co, naprawdę dobrze wygląda. Możemy tę wodę jeszcze raz użyć. Zobaczcie sobie, co znalazłem. Jest to do uwierzenia. Tu jest dziura. I wiecie co? To nie jest rozerwane przez wibrację albo przez za dużo ciśnienia. Ja najpierw na początku myślałem, że tutaj już szczelka poszła. Nie. To jest popsute przy montażu, ale nie przy moim montażu. Tylko jest taka rzecz. Zobaczcie, ta chłodnica jest nowa. Ta jest nowa, bo była też nieszczelna i ona była odnowiona parę miesięcy temu. Niedawno temu. Jest taka rzecz, ja ten samochód jechałem tym samochodem 2-3 tygodnie temu i słyszałem, że właśnie intercooler jest nieszczelny. Powiedziałem, wiesz co, trzeba go wymienić. Ojciec ale był w Polsce parę miesięcy temu i mówił, że klimatyzacja mu nie działa, dał to skontrolować i znaleźli błąd, dziurę z przodu w tym w chłodnicy od intercooler, nie intercooler, w chłodnicy od air condition i wymienili mu to. Żeby go wymienić, trzeba oczywiście chłodnicę na wodę wyciągnąć, trzeba chłodnicę na intercooler wyciągnąć i potem dopiero można jest dojście do przedniej na klimatyzację. I mi się wydaje, bo ja widzę, że tam nie jest nic rozdrapane przez wibrację albo co, że mi się wydaje, że ten intercooler jest już nieszczelny od tego czasu, jak on był we warsztacie. Co mojemu ojcowi dopiero podpadnęło jest, że on od paru tygodni ma flex oleju pod samochodem właśnie z przodu po lewej stronie. Ja obejrzałem, patrzałem, o, szlauch nieszczelny, jechałem tym samochodem i słyszałem, że jest intercooler nieszczelny. No i tak to potem jest, nie? Wyobraźcie sobie, jesteście we warsztacie, jest wszystko ok, jedziecie do domu, tak jak mój ojciec. A potem przyjdzie do mnie i mówi, ej, wiesz co, coś jest znowu nieszczelne, zobacz ino, gdzie, skąd ten olej tam kropi. Ja patrzę, gdzie ten olej kropi, z intercoolera. Myślałem, że on pęknął. Nie. I co jest? Gdyby pojechał znowu do tego warsztatu, to by powiedział, ach, ja muszę znaleźć, o, twój intercooler jest popsuty. A ta dziura się zrobiła, bo ja go tak wyrwałem, bo on jest i tak popsuty. I nowy intercooler do zapłacenia. Ludzie, niemożliwe. Dobra, ale wiecie co? Robimy tak. Trzeba przebudować właśnie te tutaj uchwyty właśnie do nowego intercoolera i powiedział, możemy od razu go znowu wrzucić.
okej, ludzie. Już przed minutą już chciałem powiedzieć, że wszystko super pasuje. Tego tutaj akurat musiałem jeszcze tak ręką w to uderzyć, żeby weszło. Ale ten tutaj ciężko, nie chce wejść. Że to naprawdę byłem zdziwiony, że reszta tak pasuje. I teraz jestem naprawdę ciekawy, czy on w ogóle tak będzie 100% dobrze do samochodu pasował, bo jak to już tutaj ciężko pasuje, może jest nawet centymetr szerszy, ale co, nie wiem. Tutaj pęknęło. Widocznie jest za ciasno. Ale to nie jest problem, bo to i tak nie ma gdzie ucieknąć, nie? Że to jest tylko... To będzie i tak trzymało. Nie jest tak. Gorzej było, gdyby naprawdę chłodnica intercooler nowy pęknął. To był naprawdę problem. Ale tak, nie ma problemu. Jedyny jest teraz tutaj ten jeszcze. On jeszcze głębiej musi wejść, widzicie? Bo to jest za mało. Jak tak zostawię, to go nie będę miał wsadzić właśnie do samochodu. Chłodnicę tutaj na dole już tak wsadziłem, żeby nie spadnęła na dół. I teraz możemy iść do góry, przymocować właśnie do klimatyzacji właśnie te śrubki pierwsze. Jak one będą już przykręcone, dokręcone, to możemy tutaj na dole wyciągnąć i te dolnie śruby właśnie przykręcić.
Patrzy się, wszystko gotowe. Nawet muszę powiedzieć, że aż nie trwało tak długo, nie było tak ciężko. Trzeba tylko na parę rzeczy uważać, żeby nic nie popsuć, nie połamać. Tak, co ja teraz robię? Zderzak przymontujemy. Kabelki tutaj właśnie, nie wiem czy wam to podpadnęło, jak zderzak ściągałem, to wszystkie były luźne. Oczywiście tak nie powinno być, że ja będę musiał tutaj szukać, gdzie one są przymocowane, bo po prostu leżały luzem i to jest problem. On, ten kabel jest taki długi, że on może naprawdę na dole wyjść i no, wisieć na ulicy. Nie byłoby tak fajnie. Nawet jak to jest tylko na mgielne, przeciwkomgielne lampy, ale i tak nie powinien tak się dać. Dobra, ja to tutaj właśnie wszystko popodłączam i bym powiedział, wiecie co? Będziemy się zaraz widzieć na, no, na ostatnie, na końcówkę, na ostatnie parę słówek i startniemy na chwilę samochód i zobaczymy, czy może jakiś błąd w komputerze będzie albo coś i jak tam właśnie z wodą w chłodnicy. Okej, ludki, ile mamy na zegarku? 341 272 km. Podłączyłem OBD 11 i zobaczymy, czy są jakieś błędy. O, jest to możliwe. Wszystkie cztery świece, to musi być jakiś problem z kablem albo nie wiem co, to jest niemożliwe. Niedawno dopiero wymieniłem wszystkie świece, to znaczy niedawno, to było może 50 tysięcy kilometrów temu. Wszystkie świece, kable wymieniłem, odnowiłem kable i teraz znowu takie coś. Dobrze, że on nie ma DPF, bo to był wtedy naprawdę wielki problem, by się tutaj już DPF lampa dawno świeciła, ale on nie ma, on ma tylko katalizator, dlatego nie ma problemu. Tak, zmywać tego błęda nie muszę, bo on po prostu teraz się zmyje, przy następnym starcie znowu będzie, znowu przyjdzie, że możemy to tak zostawić. Jest ważna rzecz, nie ma problemów ze senzorem temperaturę, na chłodnicę, bo samochód już raz startnąłem i leci dobrze. Okej, ludzie, to było wszystko w dzisiejszym wideo. Wymieniliśmy chłodnicę, intercooler, znaleźliśmy błąd. I to było wszystko. No, są jeszcze jakieś pytania, ludzie? To dajcie, powiedzcie, nie, ale no, to było raczej wszystko. Błędy z tymi świecami, kurde, to jest naprawdę, wiecie co? Możemy oko rzucić pod maskę. Zobaczymy, czy coś tam widać. Okej, zobaczcie sobie. Te kable, to całe, odnowiłem. Tutaj wszystkie idą na jednego. I ja te kable pociągłem aż tutaj, gdzieś tutaj musiałem je podłączyć, nie, że muszę je zmierzyć. Widocznie muszę iść aż do sterownika i zmierzyć, czy jest przejście, czy znowu świece się popsuły. Kurde, ej, to ja naprawdę nie wiem. No dobra, ale jest tak, fajnie, sukces jest, chłodnica jest wymieniona i a, naprawdę mi się podobała ta praca, tak sobie trochę siadnąć, powoli śrubki odkręcać, bez stresu, bez niczego. Okej, siedziało się tutaj te 3 godziny, ale naprawdę robiło zabawę i myślę, że wam się tak samo podobało jak mi, że mogłem wam trochę pomóc w drodze naprawy, jak wy coś podobnego macie albo coś takiego, nie? Jakie chwyty się można używać podczas pracy we warsztacie. No i to bym powiedział, wiecie co ludzie, wszystko w tym wideo. Dzięki, że się patrzyliście i bym powiedział, będziemy się widzieć znowu za niedługo, jak będzie Daniel naprawiał. Cześć!